ściano kosy, ścinanie trawy. Trochę jest. Trochę urosła. Jest susza, ale już trzeba ją właśnie ciąć, bo się teraz skurczy. Potrzebujemy deszczu. Piszcie w komentarzach, czy u was też nie pada deszcz. Gdzie jest który? 6 czerwiec. Tak więc piszcie, kochani. Myślę, że też u was jest susza. Ale może gdzieś pada. Dużo trawy leży. Tylko przyszedł ten czas, że trzeba kosić. O, jakiś tutaj pająk ucieka. Coś tam zrobić przód, tył, bo tam jest rów, bo tam mamy dalej jeziorko i ta woda tutaj jest właśnie nawadnia, no i nie może przeskoczyć właśnie tym ciągnikiem przez ten rowek i trzeba taki myk zrobić.
Widzicie to? Mały jelonek, kurczę. Wybiegł z trawy. Myślę, że tylko jeden tam był. Biega za tymi robaczkami. Które w trawie były. Ale jak biega szybciutko. Zabytych owadów i różnych takich świerszczy, pająków, takich rozmaitych owadów on tu się naje teraz. No tam widzieliście, Michał miał tak połowę zostawioną, bo tam była sarna. No i okazało się, że jedno małe uciekło, drugie małe uciekło też, zdążyło uciec, ale on tam jeszcze pojedzie, kurczę mole, i mamy teraz strach. Ale tam mają gdzie uciec, tylko wiadomo, one są małe, te sarenki, to nie wiem, czy sobie poradzą i uciekną w ten lasek. Miejmy nadzieję, że tak, że się im to uda. Pociąg to pod samymi kołami, on tam się nic nie boi. Ucieka w ostatnim momencie. To jest normalnie skubany, tylko biega za tą kosiarką.
Ja będę się z wami żegnała. Idę do domu montować jakiś filmik dla was, właśnie tak, co u nas słychać, żebyście byli, żebyście wiedzieli. Przepraszam, że są filmiki z opóźnieniem, no ale nie zawsze mam czas, nieraz mam lekarzy, bo ja choruję i tak, więc że nieraz to taki sen, ale w miarę możliwości nagrywam filmiki, montuję dla was i chociaż trochę z opóźnieniem, ale wiecie co, tak, co dzieje się u nas. Dziękuję za uwagę, pa pa, na razie, do zobaczenia.